Jeden z głównych organizatorów Irma Jerzy w postaci Janusza Niegorasa. Powiedz, co było. Mega o 12 startujemy, a pan troszeczkę później. Mega o 12, a troszeczkę później pan. Mega o 12, a 12.10 pan. Janusz tłumaczy zasady. Mamy małe zmiany. Górak Goreszowski po przejeździe przez taki ten wilczy dół mamy około 50-70 metrów lekko do góry i w prawo, nie tak jak zawsze do samej góry, żebyście wiedzieli. Reszta jest bez zmian, tyle że jedziemy przez wodę. Jest tyle wody, ale jest. Proponuję jechać ostrożnie. Następna taka zmianka, czyli jak już później na zimnych wodach dojeżdżamy do takich trzech zabudowań. Po kawałku na asfalcie zawsze pół do góry. Jest w linii prostej trasa. I troszeczkę to się zmienia te pętle u góry. Myślę, że się wam spodoba. Przejechałem wczoraj. Było dobrze. Nie mówię, że nie ma błota. Trzeba troszeczkę jednak uważać. Na pewno jest, co są zawsze tutaj uczestnicy, jest jedno miejsce objazd. Kojarzycie? Przed takim dołem. Proponuję jechać tym objazdem, bo tam jest troszeczkę ślisko. Ja pojadę na wprost, nie pojadę objazdem. Ale trzeba uważać. Naprawdę, słuchajcie, uważajcie, jest ślisko, poprawcie na to sobie weźcie. I chciałbym, żebyśmy się wszyscy w fajnych nastrojach spotkali na mecie. Drugi dystans pytałem, też się pod wiadomo padało, ale ten rok jest dużo lepiej. Jedziemy trzy kółka. Dystans krótszy, jedziemy jedno kółko dziewczyny. Są jakieś dziewczyny? Brak. Dziewczyny na nas czekają w bufecie. Po lewej stronie tutaj będzie bufet. No i co? Powodzenia. Czy co? Nie jest odwiedzi z nami, tak? Czyli mega, a za chwilę za jakieś 10 minut wyliczony etap, dobra? To słuchajcie, ustawcie się. Albo wcale, nie? Ja będę mówił, słuchajcie, 3, 2, 1, start, no i pójdziecie, dobra? Janusz, ustaw się. Bezpiecznie, proszę was, bezpiecznie. Powodzenia. Ale taki radowy. Czekaj, muszę się klapki zapytać. Dobra. Na mega. A za chwileczkę ruszają pan. Dobra? Czekamy jeszcze. Wszyscy gotowi? 3, 2, 1, start! I poszli. Niech moc będzie z wami.